Joanna Wobrzeczka, przyjechałam z Cieszyna. Reprezentuję Stowarzyszenie imieniem Stanisława Brzozowskiego, które znane jest przede wszystkim jako krytyka polityczna, chociaż nie mogę też ukrywać tego, że jestem adiunktem w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego i wszystko to składa się i na mój sposób uczestnictwa w mieście, i doświadczenie, i zaangażowanie, i też właśnie powody, dla których chcę i już podjęłam taką decyzję, właściwie mogę powiedzieć, uczestniczę w monitorowaniu funduszu korkowego właśnie na swoim terenie. Dlatego, żeby doprowadzić do zmiany, bo na pewno tego jeszcze nie wiem, czy są jakieś nieprawidłowości, ale nawet jeżeli ich nie ma, to zawsze można podnosić standard działań, można wspólnymi siłami z urzędnikami znajdywać lepsze cele, doprowadzać do właściwych kierunków. W ramach stowarzyszenia prowadzimy 4 świetlice, taką codzienną, gdzie zajmujemy się dziećmi z różnych domów. Większość akurat z domów, które są dotknięte, czy to problemami natury ekonomicznej, czy właśnie natury alkoholowej, czy jeszcze innej tego typu. Więc doświadczamy przeróżnych form niestety i dyskryminacji, i stygmatyzacji, która nie tylko dla nas jest takim problemem natury edukacyjnej, kulturowej, ale kończy się również na biurokracji, albo też tam ma swoją kontynuację. Zajmujemy się właśnie prowadzeniem dzieci w kontekście edukacyjnym, kulturalnym, ale również organizujemy mnóstwo debat publicznych, konsultacji, które mają ludzi włączać do właśnie sfery społecznej, przywracać ich w sferze społecznej, dawać im poczucie, że ktoś ich słucha, że są ważni, że są obywatelami, że ich głos jest właśnie ważnym głosem i nawet zaryzykuję takim stwierdzeniem, że każdy z tych obywateli jest ekspertem i potrzebujemy ich wiedzy.